Cześć wszystkim, witam Was w najnowszym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj lecimy sobie z Fully of Eatingiem, ale w wersji z narracją. Dawno takiej nie nagrywałam, więc trochę wyszłam z wprawy, ale myślę, że odcinek Wam się spodoba. No i przepisy, które dzisiaj dla Was przygotowałam, także zapraszam do oglądania. Słuchajcie, dzisiejszy film jest dosyć krótki, ponieważ trwa tylko 8 minut, ale myślę, że i tak mam Wam do pokazania 3 fajne przepisy, które są przed Wami, więc zacznijmy sobie od śniadania. Robiłam klasyczne, moje najlepsze na świecie zmodyfikowane pancake'i. Jeśli ich nie jedliście, to koniecznie musicie spróbować, bo nie wiem, czy są lepsze pancake'i z jabłkami, takie a la racuszki. Tak jak widzicie, składniki poszczególne włożyłam tylko do naczynia, wszystko zblendowałam, a osobno pokroiłam jabłko w taką malutką kosteczkę i włożyłam do masy, całość porządnie wymieszałam, no i smażyłam pancake'i na rozgrzanej patelni na odrobinie oliwy czy tam jakiegoś tłuszczu, którego używacie. Pancake'i podaję z kilkoma składnikami, które są niezbędne. Jest to albo serek wiejski, albo jogurt w tym przypadku. Do tego dżemik, najlepiej powidła śliwkowe, masło orzechowe. I zazwyczaj pancake'i zostawiam już w takiej wersji, ale z racji tego, że dzisiaj nie miałam serka wiejskiego, no to zrobiłam taką czekoladową polewę, tylko z kakao, wody i odrobiny słodzika. I tak to wszystko wyszło, pancake'i były naprawdę przepyszne, polecam zrobić. Na drugie śniadanie postanowiłam zjeść taką fajną bułę. Była bardzo mięciutka, świeża ze sklepu. Tutaj widzicie poszczególne składniki. Słuchajcie, ja ogólnie jestem fanką tego całego połączenia. Rucola, pesto, mozzarella, nie wiem, parmezan. To są totalnie moje smaki, więc postanowiłam zrobić taką bułę z awokado. Widzicie, że tutaj pomieszałam awokado z suszonymi pomidorami. Chciałam tutaj ten czosnek podsmażyć i jakby wetrzeć tą bułkę, ale trochę nie wyszło, więc możecie to pominąć albo po prostu jakoś ten czosnek wetrzeć w tą bułkę, żeby była taka czosnkowa. W zasadzie dodałam tylko rucolę, pomidora, nałożyłam te pesto, ono jest chyba z bazylii, bardzo dobrze tutaj pasuje. Całość posypałam parmezanem, bułka była przepyszna, bardzo fajnie to wszystko się komponowało. Pieczywo chrupiące też robiło swoją robotę. Z racji tego, że była niedziela, to wyrwałam Tomka do restauracji, żeby coś zjeść. Była fajna, świąteczna atmosfera. No i zaraz pokażę Wam, co zamówiłam. Pojechaliśmy do restauracji, bo mamy 4 minuty od domu i zamówiliśmy sobie 2 burgery. Pierwszy burger to jest jakiś sweet barbecue, a drugi double cheese. Do tego frytki normalne i frytki z batatów. 2 sosy, ketchup i jakiś... Trufel mayo chyba. Trufel mayo, więc jestem ciekawa, jak będzie smakował. Ja teraz sobie popijam kolkę. Dzisiaj wzięłabym sobie jakieś drineczka, ale przyjechałam autem, więc I can't. Mieliśmy 2 burgerki. Mój wygląda tak i powiem Wam szczerze, nie wiem, jak mam się za niego zabrać. Bataty bardzo fajne, chrupiące, pyszne. Fajnie to wygląda, naprawdę. Słuchajcie, wróciliśmy już z jedzonka. Burgery były bardzo dobre, na pewno wybrałabym się tam drugi raz. Zamówiliśmy 2 burgery, 2 rodzaje frytek, bo w jednym burgerze były bataty, a w drugim zwykłe frytki. Do tego 2 sosy i 2 kole. I za całość zapłaciliśmy 40 euro, czyli 20 euro na głowę. 2 burgery dosyć mocno się różniły. Jeden był taki bardziej barbecue, ten sos nazywał się Cola Barbecue i był dosyć kontrowersyjny. Mi osobiście za bardzo nie siedział, ogólnie był dobry, ale wolałam tego drugiego burgera, który był z jajkiem, z czerwoną kapustą, do tego był też sos, ser, bekon i buła przypominała taką pitę do kebaba. Tak mi się to skojarzyło, też troszeczkę smakowo. Także pojedliśmy i przynajmniej odwiedziliśmy nowe miejsce. A ja, słuchajcie, teraz sobie wcinam. Czy ktoś wie, co to jest? Słuchajcie, pierwszy raz w życiu próbuję space cake. To jest zwykłe ciastko z
tace. Jestem ciekawa, jak w ogóle będę się potem czuła. Pierwsze uczucie jest po godzinie półtora i ta, można powiedzieć, faza trzyma się od 3 do 5 godzin. Samo w sobie ciastko jest naprawdę bardzo dobre, waniliowe, błyszcz czekoladowe. I za to ciastko zapłaciłam w coffee shopie 8 euro. Najprawdopodobniej nie będę jadła kolacji, bo też dzisiaj ani nie byłam w pracy, ani na treningu, więc gdzieś tam myślę, że doładowałam już spokojnie kalorii tyle, ile miałam doładować. A ten obiadek, który dzisiaj będę robić na kolację, zostawię sobie po prostu na jutro do pracy. No, dobra, ja teraz idę w sumie chillować i czekam na efekty. I can't, po prostu, oh my gosh. Tak jak już mówiłam, nie jadłam ostatniego posiłku kolacji, ponieważ byłam bardzo najedzona tymi burgerami, ale zabrałam się za obiad na jutro do pracy. Tutaj widzicie składniki i chciałam zrobić takiego kurczaka z ryżem w sosie kokosowym z natką pietruszki. Ryż ugotowałam wcześniej, a kurczaka dobrze przyprawiłam przyprawami. Tam był czosnek, curry, przyprawa do kurczaka i chyba papryka. No i tego kurczaczka smażyłam z jednej strony tak około 1,5 minuty, a potem na wysokim ogniu go tak jakby obracałam, przez to wyszedł bardzo soczysty. Pokroiłam marchewkę, paprykę, natkę pietruszki, też całość podsmażyłam na patelni, żeby to wszystko fajnie zmiękło. Marchewkę i paprykę smażyłam dosyć krótko, przez co ona była jeszcze taka chrupiąca, ale ja po prostu lubię, jak te warzywa jeszcze chrupią. Nie są aż takie miękkie i rozgotowane, że tak powiem. Następnie dodałam te mleczko kokosowe, jeszcze curry, żeby to wszystko nabrało takiego smaku. Przyprawiłam to solą, papryką dodatkowo, wszystko będziecie mieć w opisie, bo ja też nie pamiętam, w zasadzie patrząc na nagranie. Jedyny błąd, jaki popełniłam, to że dałam za dużo ryżu i też niepotrzebnie to wszystko wymieszałam. Myślę, że to by lepiej smakowało, gdyby ryż był podany osobno, no i ten cały sos z tymi warzywami, kurczakiem osobno. Na koniec jeszcze dodałam kukurydzę, dużo, dużo natki pietruszki, tutaj fajnie robi robotę. Całość jeszcze dobrze doprawiłam, no już przełożyłam do pojemnika i na noc do lodówki i miałam obiadek na kolejny dzień. A jeśli chodzi o ten space cake i moje samopoczucie, to niestety, ale prawie nic nie poczułam, może przez to, że byłam najedzona tymi burgerami, to się jakoś strawiło, nie wiem, albo sam w sobie space cake po prostu był średni. Słuchajcie, niestety odcinek dobiega już końca, mam nadzieję, że Wam się podobał. Nie zapominajcie o subskrybowaniu kanału, wpadajcie na Instagrama, no i widzimy albo słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!